Cześć, witajcie na kanale Radio Strefa. W dzisiejszym odcinku chciałem Wam zademonstrować, jak zaprogramować częstotliwość do pamięci w radiotelefonie TYT THUV88. Taką samą czynność powtarza się również w urządzeniu THUV98, ze względu na to, że te urządzenia mają takie samo menu. Jeżeli jesteś po raz pierwszy na moim kanale, zapraszam Cię do subskrypcji mojego kanału oraz pozostawienie łapki w górę. A więc przechodzimy do tematu. Aby zaprogramować to urządzenie, dokładnie częstotliwość do pamięci w tym urządzeniu, należy oczywiście włączyć urządzenie. Włączamy urządzenie. Ważne, aby urządzenie było w trybie VEVO, tak jak mamy tutaj na wyświetlaczu. Ten tryb pozwala na wpisywanie częstotliwości bezpośrednio z klawiatury do tego urządzenia. Ja Wam zademonstruję, jak na przykład zaprogramować pierwszy kanał PMR. Wybieramy częstotliwość 446000. Przesuwam tutaj strzałką w górę. Mamy już 00625. To jest częstotliwość odpowiednia dla pierwszego kanału PMR. Aby nam wskoczyła ta końcówka 625, trzeba w menu ustawić krok częstotliwości 6,25. Krok strojenia 6,25, bo taki jest przyjęty dla pasma PMR. Mamy już częstotliwość tego pierwszego kanału. Aby ją zaprogramować, włączamy przycisk F, przytrzymujemy go. Mruga nam numer kanału, pod jaki chcemy zaprogramować tą częstotliwość. Wybieramy jedynkę i napis radio. Krótko naciskamy. Radio informuje nas, że częstotliwość została już zaprogramowana. Aby się upewnić, czy tak jest, przechodzimy w tryb pamięci, czyli tutaj włączamy ten przycisk radio i mamy 001, jesteśmy w trybie pamięci i mamy częstotliwość, która została zaprogramowana. I tak kolejno częstotliwości, które chcemy programować, przechodzimy w tryb VEVO, wybieramy częstotliwość, jaką chcemy zaprogramować. To już dowoli, w zależności kto co chce programować na urządzeniu. Na przykład tutaj teraz wybiorę częstotliwość 145.325. Przytrzymujemy przycisk F. Tak, aby nam mrugał numer kanału. I krótko naciskamy przycisk radio. I aby się upewnić, czy częstotliwość została zaprogramowana, przechodzimy w tryb pamięci, czyli radio. I mamy tą częstotliwość, którą chcieliśmy, pod komórką pamięci numer 2. I tak, mamy na kanale pierwszym pierwszy kanał PMR i drugi tam wybrałem 145.325 pod komórkę numer 2. Pod pamięć numer 2 i też mamy tą częstotliwość, którą chcieliśmy zaprogramować. To tyle. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania, zachęcam do komentowania. Jeżeli film się podobał, proszę o łapkę w górę. Trzymajcie się i do następnego. Cześć.